Projektem zajęły się już nasze były uczennice. Napisały właśnie projekt do budżetu obywatelskiego z taką inicjatywą, żeby właśnie zrobić, wykorzystać dachy jako takie miejsce właśnie dotlenienia się, żeby uczniowie mogli się tam odpocząć, no ale też, żeby było więcej zieleni tutaj otaczającej nas. To na razie są takie dachy, które są tylko jakby ozdobą dla oka, ale też produkują więcej tlenu, ponieważ jesteśmy w centrum miasta i jest tego mało. Jest dużo zanieczyszczeń, ale w planach jest też taki dach, na który będzie można wyjść, odpocząć, porozmawiać, no i trochę jakby poprzebywać na łonie natury. Nie jest to trawa, są to rośliny, które magazynują wodę z deszczu tak naprawdę. To jest inicjatywa uczniowska. Pomysłodawcą jest ówczesna naczelnik Wydziału Oświaty pani Irena Koczyk, która zadała mi pytanie, gdzie poszukać przestrzeni dla uczniów. Jak Państwo widzicie, no nie mam zbyt wielkich możliwości. Budynek jest ulicami z każdej strony obcięty. W związku z tym przy pomocy uczniów wymyśliliśmy, że skoro nie na boki, to pójdźmy w górę. Być może za jakiś czas pójdziemy w dół. Tu Państwu jako pierwszym zdradzę taki zamysł, że zbiorniki retencyjne tu, gdzie stoimy, mamy w zamiarze też w projekcie ująć, żeby pozyskiwać wodę opadową, wykorzystywać ją do nawadniania dalszych inwestycji. Dotychczasowe działania na trzech tych daszkach się opierają. Jest to na zasadzie ekosystemu, czyli samo się ma zasilać. Roślinność, jak widać, nie jest to trawa, rozchodniki czy popularnie zwane skalniaki. Było zapytanie o to, czego nam brakuje właśnie tutaj dookoła szkoły. To były ankiety i tak dalej, ale aktualnie w tym roku szkolnym nasza klasa zorganizowała odsłonięcie w sumie pomnika Lamy Opolskiej, właśnie żeby zagospodarować trochę ten teren, na który w sumie i tak nie możemy wychodzić, więc postawimy tam też tą lamę. No i lama jest symbolem opolskiego festiwalu filmowego, Opolskie Lamy. I dzięki tej lamie na pewno jakiś taki jest to prestiż dla szkoły, myślę, i zachęci przyszłych uczniów, którzy będą tutaj przychodzić. No i też będziemy mieć organizowane różne kina plenerowe, na przykład na naszym dziecińcu szkolnym. Lama nazywa się Lama Del Rey, nawiązanie do popularnej artystki. No, u nas w szkole jest bardzo dużo uczniów utalentowanych muzycznie, więc myślę, że to się też idealnie wpisuje. Poza tym uczniowie wybrali takie imię, bo mieliśmy kilka propozycji, które właśnie wymyślaliśmy, no i za pomocą ankiety wybraliśmy właśnie to imię. W zasadzie to 12, bo już 12 apostołów, bo dwie stoją poza regionem, poza miastem Opolem, czyli w Kluczborku i w Głuchołazach, w stolicy Orderu Uśmiechu. Natomiast 10 w Opolu, tak, to brzmi bardzo dumnie. Zwłaszcza kiedy sprawdzaliśmy ostatnio wśród producenta lam, czy ktokolwiek w Polsce zakupił taką lamę i pomalował. Nikt. Czy ktokolwiek w Europie zakupił taką lamę i pomalował. Nikt. To oznacza, że na pewno w Europie jesteśmy jedynym miastem, które ma tak pięknie pomalowane przez najwybitniejszych artystów lamy. Tą lamę przygotował Mateusz Domeracki, jeden z wybitnych opolskich artystów plastyków. Wcale to nie jest lama Borussii Dortmund, bo tak mogłoby to sugerować kolorystycznie. Znajdziemy tam mnóstwo elementów, zwłaszcza od spodu, bo ta lama będzie stała na dachu, więc będzie można posłuchać, jak będzie przemawiała. I myślę, że już lada moment na stronach miasta Opola pojawi się informacja o kolejnej lamie, która będzie do nas mówiła, czy to jak podejdziemy i najedziemy na kod QR na tabliczce, czy to jak sobie wejdziemy na stronę www.poznajhistorie w miasto Opole, tam klikając na lamę, lama zaczyna do nas mówić.